Cześć, witajcie w odcinku Szafy Fana podsumowującym rok 2023. A to oznacza mój subiektywny wybór 10 najładniejszych koszulek, które zawitały do kolekcji Szafy Fana w tym roku. Ciekawi mojego wyboru? To pamiętajcie o subikach z dzwonkami i łapkach w górę. Kolejno odlicz. Koszulka Kalobeye Spirit, dla której powstał ten odcinek. Ich model wyjazdowy w dwóch kolorach fioletu z ciekawym wzorem wyglądającym jakby powstał z komputerowych pikseli. Jest tu wspomniany wcześniej herb klubu i logo klubu. W skróconej wersji możecie je trafić także na obu rękawkach. Samo klubu pojawia się też od środka kołnierzyka, zarówno normalnie, jak i na przyszytym materiale. Są i metki, a z tyłu duży napis klubu. A to już koszulka, dla której robiłem ten odcinek. Udało mi się dorwać przez internet prawdziwy kruk. Oficjalną koszulkę turnieju we Francji w 98. Biała z elementami czarno-czerwonymi przy kołnierzyku. Na środku jest logo turnieju z piłką jak sponsor, ale i wyszywane logo. Ciekawie na guzikach, które też posiadają te logo, no i na całym materiale, gdzie są poobijane loga mistrzostw od góry do dołu i od lewa do prawa. Od środka znajdziemy metkę potwierdzającą autentyczność, że to oficjalny licencjonowany produkt również z logo turnieju. Z tyłu oprócz takiego samego materiału z odbitymi logo mamy też na dole duży napis Puchar Świata po francusku, czyli Coupe du Monde. A to już koszulka Herty Berlin w mojej kolekcji. To domowy trykot z sezonu 2021-22, czyli taki, w którym występował też Krzysztof Piątek. W całości w tradycyjnych kolorach klubu z Berlina białym i niebieskim, natomiast z bardzo ciekawym wzorem. Te kreseczki są bowiem widoczne na całym materiale i dodają koszulce szyku wręcz modowego. Mamy i duży herb klubu, logo producenta technicznego Nike, szerszy niebieski kołnierzyk czy zakończenie rękawków. Na jednym z nich jest też dodatkowy sponsor. Nie zabrakło także przyszywki potwierdzającej autentyczność, metki, rozmiarówki i od środka flagi Berlina z niedźwiadkiem. Z tyłu bardziej pusto, kołnierzyk się załamuje, ale mamy i trochę tych modnych kreseczek u dołu. A teraz już koszulka Boca Juniors w szafie Fana. Wyjątkowy model retro z ciekawymi sznureczkami na środku i dwoma kolorami klubu, czyli żółtym i niebieskim. Nie mamy tu widocznego herbu i logo, bo odtwarzamy trykot, w którym Boca występowali w 1913 roku w trakcie pierwszego meczu po historycznym awansie do argentyńskiej ekstraklasy. Herb i metka Adidasa znajduje się tu więc dopiero w prawej dolnej części koszulki jak przyszywka do potwierdzenia autentyczności. Od środka jest i rozmiarówka, no i oryginalne metki. A z tyłu również enigmatycznie i spokojnie, tak jak wypadało w przypadku stylu retro. A teraz już moja koszulka Arabii Saudyjskiej. Model, który tak naprawdę przyniósł nam szczęście. Bo to w tych domowych koszulkach kadra Arabii Saudyjskiej wystąpiła w meczu z Meksykiem na Mistrzostwach Świata w Katarze, czyli meczu, od którego wyniku również musieliśmy uzależniać nasz awans z grupy. Koszulka jest biała z bardzo ciekawym wzorem liścia palmowego na całej długości. Mamy tu i logo Federacji Piłkarskiej Arabii Saudyjskiej z sokołem i logo producenta technicznego Nike, dla którego to na razie ostatni wzór, bo Arabowie przenoszą się od tego roku do Adidasa. Zielono jest natomiast przy kołnierzyku, a nie mogło zabraknąć i przyszywki potwierdzającej autentyczność, jak i metki w tym rozmiarze L. Z tyłu oprócz takiego samego wzoru mamy też ciekawą palmę i dwie szable również reprezentujące ten kraj. Teraz czas na koszulkę Los Angeles FC w szafie Fana. To wyjazdowy trykot z sezonu 2023-4. Pełen jasnej zieleni i wzoru nawiązującego do kłębów dymu. Mamy na niej herb klubu, logo producenta technicznego Adidasa i sponsora drużyny z LA. Na tym modelu Aero Ready nie zabrakło trzech pasów na pagonach w ciemniejszej zieleni i czarnego paska wzdłuż pod rękawami. Od środka poza rozmiarówką w tym wypadku szyl znajdziemy dopisek z motto klubu ramię w ramię. Jest i metka z ligowym hologramem, a z tyłu już nic ciekawego nie znajdziemy. Teraz prawdziwy cud koszulka klubu Bohemians z wizerunkiem Boba Marleya. Całą akcję dogadano z rodziną nieżyjącego już muzyka i wytwórnią muzyczną, bo to na ich stadionie Marley zagrał ostatni koncert na powietrzu. Mamy tu też logo klubu, producenta technicznego firmy O'Neill i sponsora na środku oraz naturalnie trzy paski w kolorach Jamajki. Reszta biała. Przyszywka potwierdzająca autentyczność ma właśnie dokładną informację o koncercie i jego dacie. Kolory Jamajki są i na zakończeniu rękawków, z tyłu i wewnątrz. Od środka jeszcze jeden dopisek koncertowy, a z tyłu napis Dublin Originals. A to już moja druga koszulka Interu Miami. Model wyjątkowy, bo wyjazdowy z obecnego sezonu 23-24, czyli dokładnie taki, w którym będzie grał Leo Messi. Dokładnie ten, bo wersja oryginalna piłkarza. Cała czarna z różowymi dodatkami w stylu w pagonów z trzema paskami, logo Adidasa nowe, bo bez dopisku Adidas, herb klubu i sponsor na środku. To model Aero Ready z przypinką potwierdzającą autentyczność i dodatkowym logo M jak Miami.
Rozmiar duży, bo 3XL, a z tyłu bez numeru i nazwiska zawodnika, ale za to ich sentencję wolność wymarzyć. A teraz już mega historyczna i ciekawa koszulka reprezentacji Jugosławii. Występowali w niej na Mistrzostwach Świata 1990 roku, czyli swoim, jak się okazało, ostatnim już dużym turnieju. Wtedy mówiło się już o skłóceniu zawodników, ale znakomity trener Osim doprowadził ich do ćwierćfinału, gdy pomimo czerwonej kartki dopiero w karnych przegrali z Argentyną Maradony. Koszulka niebiesko-biało-czerwona, czyli w ich narodowych barwach z herbem kraju, logo producenta technicznego Adidasa, tym starszym więc Originals. Na pagonach trzy paski, a po bokach coś, co przypomina pioruny. Jest i metka, zarówno ta rozmiarowa. Z tyłu dość pusto, ale pusto nie jest jeszcze w szafie fana. To już moja koszulka replika tej, w której reprezentacja Polski zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata 1982. Biała w wąskie czerwone paski pionowe, z herbem z orłem bez korony na środku, a także starszym logo Adidasa po lewej stronie. Kołnierzy, jak i wykończenia rękawków są czerwone. Mamy też biało-czerwone trzy paski producenta technicznego na pagonach, a od środka metkę Adidas Originals, także wszystko legitnie. Z tyłu pusto, zaś możemy zobaczyć szczegóły wykonania, to znaczy jak cienki jest materiał tej repliki, wręcz prześwitujący. Materiały z nowymi koszulkami już dla Was szykuję na kolejne odcinki Szafy Fana. Dlatego tak ważne, żebyście kliknęli w przycisk z subikiem z dzwonkiem i czekali na nowe filmiki z mojej strony.